Siema, witam moich ukochanych widzów klopsów. Nie no kurwa, miałem takie dobre przywitanie. Siema widzowie, miałem super przywitanie, ale się nie nagrało, a tak się miazga odcinek zaczął, że byłem taki dumny z siebie i oczywiście, że mam pamięć złotej rybki i nie zapamiętałem, ale możesz ty pamiętać o tym, żeby wpaść w linki w opisie, zobaczyć rewind na moim drugim kanale i zostawić lajka i wpaść tam na Instagrama, followka, wiadomo. Słuchajcie. Teraz muszę wam przedstawić fragment, ponieważ wykonywaliśmy misję uprowadzona i tutaj musieliśmy udać się do Iwana i to co właśnie nam powiedział kurwa, trzy razy uderzyłem w ten mikrofon, za coś rozpierdolę. I dokładnie to powiedział na Iwan, co teraz zobaczycie. I tam się zorientowałem, że nie nagrywałem początku. Podobno wiesz coś o dziewczynie z jaskini. Oskar ci powiedział, co? Dureń! No dobra, słuchaj. Kilka miesięcy temu spotkałem w pobliżu przystani tropiciela z gildii. Mówił, że szuka jakiejś młodej dziewczyny o imieniu Lena. I od razu zabrzmiało mi to jakoś znajomo. Podobno wszystkie tropy prowadziły tutaj, na bagna. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że to właśnie tak ci dwaj strażnicy wołali na dziewczynę, którą trzymają w swojej jaskini. Dla naszego bezpieczeństwa musiałem odwieźć tego łowcę z dala od przystani. Nawet nie chcę wiedzieć, co by mi zrobił Cortez, gdybym przypadkiem tu kogoś sprowadził. I co dalej? Nic! Nie wracałem już do tej sprawy. Opowiedziałem jedynie przy piwie kilku chłopakom o tym, co się stało. A ten grubas musiał to podsłuchać. Powiem ci od siebie, że gdyby coś się tym draniom stało, to raczej nikt by za nimi nie tęsknił. Ale uważaj, to twarde sztuki! A to jest najśmieszniejsze, nie, to jest, że się wyciszyłem na samym początku widzowie, to teraz jeszcze raz się tutaj witam z widzami, też jestem wyciszony, kurwa, mistrz świata. I się jeszcze raz nie wyciszyłem, jak to nagrywam ten początek, to jest jakiś żart. Dobra, więc jesteśmy po rozmowie z Iwanem, bo powiedział nam o swoich spotkaniu z tropicielem. Wszystko wskazuje na to, że dziewczyna przetrzymywana w grocie to Lena. Będę musiał porozmawiać z Gregorem, więc idziemy kurwa porozmawiać z Gregorem. I mu wyjaśnić, że to tak nie można przetrzymywać kobiety. Proste, proste. A miałem, ej serio, miałem tak dobry początek, że chyba jakoś taki flow mi leciało i już się musiałem wkurwić. Najlepsze jest to, że drugi raz zacząłem nagrywać i wiecie co się stało? Też nie włączyłem nagrywania, no. Jakim ja jestem kurwa turbo cymbałem, to jest szok. Idziemy porozmawiać, słuchajcie. Wchodźmy w tą grę i skupmy się na tej grze, a nie na czynnikach zewnętrznych. Chociaż mam dwa odcinki do montowania. Ta dziewczyna, którą przetrzymujecie, to Lena, prawda? Skąd wiesz, jak się nazywa? Gadałeś z nią? Nie tak trudno do tego dojść. Wystarczy zapytać, kogo trzeba. W każdym razie powinniście ją uwolnić. A co za żądania? Porwaliście ją dla okupu, czyż nie? Tak, ale niestety nie było nikogo, kto zapłaciłby za nią rozsądną cenę. Zapłacę wam ten okup. Co? Ale nam się trafił bohater. Ja zwariowałem chyba. Pierwsze, nawet nie wiesz, ile chcemy za jej życie. A po drugie... Samo złoto nie wystarczy. Dlaczego nie? Ile będzie kosztować jej wolność? Zacznijmy od kwoty 300 sztuk złota. Tak na dobry początek. A że z Mortim lubimy uczcić dobry interes, to przynieś nam jeszcze 20 butelek piwa, a do tego 10 kiełbas. W końcu coś do przegryzienia też się przyda. Nie no, a może ci wpierdolę do dupy, co? Tak, chyba zmieniłem zdanie, bo nie wydaje mi się, że będę zapierdalać ci po kiełbasy, kurwa. Kiełbasy to ty masz, kurwa, opierdolić, ale mi. Nie. Więc idziemy mu nakopać, widzowie. Gregor, słuchaj mnie. Zmieniłem zdanie. Oddacie mi ją za darmo. Nie żartuję się z takich spraw. Pora nauczyć kultury. Morty! Gothic 2, widzowie. Lecimy. Dobra, wszystko. A, ja was zabiłem na śmierć? No dobra, to może nawet lepiej. Tu my i tak się nie przydaliście społecznie. Spójrzmy se kufer. O, co to? Pas strażnika. O, no tak, bo on był strażnikiem, jak mi rację. No,
No niestety, przerażona mina i tyle. Ty, a tu jest ten ork, mogę go jakby cyk otworzyć mu wejście? Słuchaj, Lena. To zaraz ogarniemy. Najpierw Lena. Jesteś wolna. Nie wiem, kim jesteś, ale dziękuję. Twoja matka wciąż cię szuka. Zaprowadzę cię do niej. Cieszę się, że nie straciła jeszcze nadziei. Jestem słaba, ale może uda mi się za tobą nadążyć. Prowadź. Nie, nie, nie. O nie, nie, nie. Lena jest w ciężkim stanie. Oby przeżyła tak długą podróż do... No ty chyba... O nie, 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 nie. Słyszałem, że prowadzisz tu interesy. Mogę wiedzieć, czemu mnie nie powiadomiłeś o swoich zamiarach? Oskar mówił, że nikt nie zainteresował się całą sprawą. Interesuje mnie wszystko, co się dzieje w przystani. Jeśli myślisz, że od tak pozwolę ci ją sobie zabrać, to jesteś w dużym błędzie. Dziewczyna za dużo przez ten czas widziała i słyszała. Zabijesz ją? Tak po prostu? Nie. Dzięki tobie odzyskała wolność. Może poruszać się swobodnie po terenie przystani. Gdy dojdzie do siebie, znajdziemy jej tutaj odpowiednie zajęcie. I zapamiętaj sobie, że następnym razem w tego typu sprawach masz się udać w pierwszej kolejności do mnie. Nie interesuje cię, co stało się z dezerterami? Nie należeli do mojej załogi. Jeśli byli na tyle bezużyteczni, że sam pozbyłeś się ich obu, to i tak nie miałbym z nich żadnego pożytku. No i wszystko. Nie przejmuj się, jakoś sobie poradzę. Musi być jakiś sposób, by cię Ja wiem, jaki jest. Żeby później mnie wyśledzili i zabili? Albo co gorsza, zrobili coś mojej matce? Nie chcę żyć w ciągłym strachu. Najważniejsze, że wyrwałam się od tych oprawców. Powiedz mojej matce, że żyję i mam się dobrze. Daj jej ten amulet, sama mi go kiedyś przekazała. Rozpozna go bez problemu. Tak zrobię. Wracaj do zdrowia. No dobra, nie jest to w sumie najgłupsze podejście. Nowy wpis uprowadzony. No, misja została wykonana. Kortas się trochę wkurwi na nas. No ale co, no byśmy poszli do niego, to i tak by chuje zrobił. I tak, słuchaj, Cortez. Byłem u ciebie wcześniej w poprzednim odcinku, to żeś nic nie miał do powiedzenia, a teraz taki kurwa szef. Teraz to, powiedz mi, powiedz, jakbym ja powiedział, jakbym mógł. Słuchaj, Dan. Hej, ty. Chcę ci napierdolić i się wyzwać, nie mogę. Muszę powyzywać innych ludzi, z którymi, żeby się z nimi napierdalać, żeby tutaj respekta zyskać. Ja mogę tylko pohandlować. Takich piratów raczej nie, nie? Co? Nie chcę mieć nic wspólnego ze złodziejami. No fajnie, ale to czemu nie chcesz grać ze mną? Handlarz różnorościami. Pancerz? No ja już mam lepszy pancerz niż ten. Dobrze, że go nie kupiliśmy. O, proszę, eliksir zręczności. Co nie wezmę, jak wezmę? Eliksir siły, raczej odpuszczę, amulety. No amulety ma fajne, no amulet życia to jakaś miazga jest. Amulet siły, co daje 8 siły, pojebane. No przekoks rzeczy ma, no premia do zręczności 7, no. A to jest amulet Myrtańczyka, ja mam ten amulet. Mam? Mam? A nie. To co ja miałem? Coś miałem Myrtańczyka, jakieś coś tego tu. Sprzedałem to? 10 południ... A to był południowca, a to jest Myrtańczyka. No kurwa, no fajne rzeczy ma, no nie będę oszukiwał, no zajebiste, nie? Jeśli chodzi o tego, amulet mistrza przywołań, jocie kryńca. Premia do zręczności. O, to jest, to on miał, za każdy przy tego. A do walki broń dwuręczną, to nie chcę. Pirata jednoręczną, to już fajne, nie? Co tu jeszcze ma? Zwiększę siłę czterokrotnie? Nice. Amulet złodzieja skraca kombinację zamkniętych skrzyń. Kurwa, co to są za amulety w ogóle? Premia do walki łukiem. No nie no, amulet Myrtańczyka, premia do walki łukiem, nie mam tego nie wziąć? Kurwa, no chyba to kupię, nie? Ale to dwa koła kosztuje, to się wypierdolę z siana. Więc na razie odpuścimy, ale no jest to mocny tutaj amulecik. Słuchaj, musimy porozmawiać z tym gościem i powiedzieć mu, że pożyczamy sobie jego niewolnika na chwilę. Hej, ty. Muszę na chwilę pożyczyć Homera. A to niby czemu? Cortez kazał mu zająć się naprawą palisady przy jego chacie. No tak,
Słyszałem, że od czasu do czasu wlatują tam te śmierdzące trutnie. Skąd mam być pewien, że to naprawdę on cię tu przysłał? Macie chociaż jakieś narzędzia do pracy? Możesz sam pójść i zapytać Corteza, pewnie się ucieszy. Dobra, bierz go. Chociaż jak tak sobie teraz myślę, to chyba przejdę się tam z wami, dla własnego spokoju. Ruszajmy. Spokojnie. Tak tylko cię sprawdzałem. Homer, mają dla ciebie robotę przy palisadzie. Tylko niech cię tam nic nie zeżre, masz jeszcze chatę do wysprzątania. Dobra, ograliśmy taktycznie, Homer. Lecimy, mamy plan, wiesz co chodzi? Homer, mogę z nią pogadać? Może i nie wszystko, ale... Tak, ja cię ratuję tu, Homer. Dzięki, nabrał się na historię naprawienia palisady. Mogę ruszać z Homerem do miejsca, które wcześniej znalazłem. No mogę, chodź Homer. Ja będę szybko zapierdalał, więc mam nadzieję, że się nie zgubisz. Lecisz? Lecisz powoli, bo powoli, ale lecisz. Miejsce, które znaleźliśmy, znajduje się tutaj. Dobrze pamiętam, tak? Jak... nie. Jak... Homer! No idziesz kurwa, czy nie idziesz? Co się stało? Homer, kurwa! Nie, bo ja mam zapis 500 lat... Gdzie jesteś, Homer? Jesteś, kurwa, chodź tu. Zapisuję gierę, bo ja mam zapis strasznie daleko. Od 15 minut zapisy nie zrobiłem. Homer, widzę, że biegniesz, dobra, widzę cię. Ja nie pamiętam, gdzie było to miejsce, które myśmy ogarnęli. Homer, ty pamiętasz to miejsce? No chodź. Ty wiesz, o które miejsce mi chodzi, czy nie? Ty gdzieś tu było? Dobrze? Chyba kurwa niedobrze. Tutaj? Homer, bo ja rzecz ni chuja nie pamiętam miejsca. Jakie miejsce znalazłem? Ucieczka. Wszystko zaczyna się układać w sensowny plan ucieczki. Czekaj, naprawa zewnętrznej palisady brzmi jak sensowne zdanie. Tylko jak można uciec z tego miejsca? Muszę dokładnie rozejrzeć się po okolicy. Wszystko zaczyna się układać w sensowny plan ucieczki. Wyprowadzę tutaj Homera pod pozorem naprawienia palisada, a później ten ucieknie używając teleportacji. Będę potrzebował oczywiście jakiejś runy, które przemieści. No dobra kurwa, ale to... to my normalnie tędy mamy przejść i nikt się nie zorientuje? Idziesz, Homer? Dawaj, tup. Tupu. A wy dokąd? Czy to nie jest ten niewolnik Dinkera? Cortez zlecił załatanie palisady przy jego domu. Skoro sam Cortez sobie tego życzy, tylko nie próbujcie żadnych sztuczek. Oj, chyba mi Cortez napierdoli. Wiesz co, chyba zmieniłem zdanie, jednak zostaniesz niewolnikiem, bez przypał. Dawaj. Nie, już nie ma wycofki. Lecimy już ci zrobiłem nadzieję. Jesteś? Skoro jesteśmy na miejscu, to możemy chwilę poudawać, że nad czymś pracujemy. Tylko uważaj, żebyś nie uderzył się w palce. No jak udawać? No uciekaj rzecz. Teraz muszę choć przez chwilę poudawać, że naprawiamy palisadę. Kilka minut bicia mocnym, te bale powinno wystarczyć. Aha, no dobra. A my w ogóle pytaliśmy faktycznie Corteza o to czy my możemy wyjść, czy nie możemy. Nie pamiętam już tego, bo to dość odległy wątek. Kurwa, ale siąpić zaczęło. Jak zamierzasz mnie stąd wyciągnąć? Mam tutaj runę teleportacyjną do miasta. Ale oddasz. W ruinach obok znajduje się krąg, z którego możesz skorzystać. Runy teleportacyjne? Ja się nie znam na magii. Spokojnie, już ich używałem. Wszystko będzie w porządku. Wygląda na to, że nie mam większego wyboru. Dobra, dawaj ten kamień i widzimy się w mieście. No i dobra. Dość mało wdzięczny jesteś. Homer użył kamienia teleportacyjnego. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, to za jakiś czas pewnie trafimy na siebie w mieście. Teraz muszę wymyślić jeszcze jakieś kłamstwo dla Tiago i Dinkela. Uciek panowie! Kurwa! Panowie! Gdzie ten mały? Zeżarły węże błotne. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Homera zeżarły węże błotne. Nie jest to najgorsza wymówka. Dobra, nie moja sprawa. Będziesz się tłumaczył przed Dinkerem. Dobra. To lecimy.
będzie przypał, coś czuję. Chyba nam nakopie do dupy. Ale trudno, czego się nie robi. Dla zioma nowego, jeszcze nam zapłaci. Mam nadzieję, oddzięczy się jakąś fajną zbroją, ukrytym skarbem. Czymkolwiek, kurwa, dziewczyną. Na pewno coś z tego jeszcze będzie, mam nadzieję przynajmniej. Ducha jest taki przypał. Gdzie mój niewolnik? Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Homera zeżarły węże błotne. Chyba sobie żartujesz. Ja mam w to uwierzyć? Cortes powiedział, że osobiście wypłaci ci rekompensatę. Nie powiedział. Naprawdę tak powiedział? Cholera. Szkoda niewolnika. Ale Cortes potrafi być naprawdę hojny. Może jednak nie wyjdę na tym tak źle. Dziecka? Inger ponownie uwierzy w moje kłamstwo. Nikt nie powinien już więcej szukać Homera. Teraz pozostaje mi jedynie rozejrzeć się za Homerem, gdy będę już mniejszy. No, mamy dwie misje, które prowadzą nas do miasta. Tutaj możemy się z kimś bić jeszcze. No ale nie wiem z kim na razie. Wśród łosów. Przystań to rzeczywiście niebezpieczne miejsce. Nikt nie chce się zająć tym trupem, to jest to? Poczekaj, chłopak nie wiedział z kim mówię. Wygląda na to, że będąc tu jestem zdany wyłącznie na siebie. Chłopak nie wiedział o kim mówię, ale gdy opisałem mu poszukiwany wielkolud. No my wiemy gdzie on jest. Czekamy na to, aż będziemy mogli się bić o arenę, tak. Elwand ma większość ludzi w tej kopalni. Elwand jak... A, to jest ta misja, którą nie mogę wykonać. To jest misja, którą mogę wykonać. Ty, a ja w ogóle mogę się tepnąć gdzieś do tego miasta? Ile mamy? 19 minut odcinka. Kurwa, to nie chcę iść do miasta na razie. Zakopane skarby. Przystani pozostaje... A, zakopane skarby. Nie chcę tego. Jaskinia... To jest misja, którą chciałbym wykonać dla Corteza. Ale będzie pewnie ciężka. Dostałem zadanie od Corteza. Mam pójść do jaskini na Bagnach i zapłacić za ostatnią dostawę wina do przystani. Wydaje się to aż za proste. Jaskinia znajduje się w pobliżu stromej ścieżki prowadzącej poza Bagna. Wychodząc z przystani powinien skręcić w lewo. Przejść przez kamienny most. Dobra. Wychodząc z przystani powinien skręcić w lewo. Przejść przez kamienny most. To jest chyba ten most, którym my przyszliśmy. Więc no mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. Nie zamierzam tam zadupcać w deszczu, gdzie nie będę widzieć połowy kurwa mobków, które będą mnie atakować, więc chodźmy się kimnijmy. Zapiszmy gierkę i wyruszmy na tą przygodę. Myślę, że z takim łukiem jakim mam, jaki teraz mam na sobie. Chociaż mogę mieć lepszy. A nie, mogę mieć lepszy łuk akurat nie. Ale mogę mieć lepszy miecz. Ale i tak wydaje mi się, że z tym łukiem, który mam, z umiejętnościami. To nie było. Z umiejętnościami, które posiadam oraz z życiem, które posiadam i ze zbroją, którą posiadam, nie powinno być to najcięższe zadanie na tych bagnach. Myślę, że już jestem gotowy na to, by tutaj walczyć. Duch. Hej, ty. Już nic ciekawego nie masz do powiedzenia. Dobra, idziemy przez tę jaskinię, zobaczymy co tu się dzieje. Wychodzimy z bagien, jest to nowa lokalizacja, idziemy w lewo. No pewnie, że deścik polny sobie wezmę, jak wezmę. Fajne jest to, że my teraz w miarę się naprawdę szybko poruszamy, więc te misje nie będą nudne. Słyszę jakiegoś krokodajla. Wąż błotny to jest kurwa, nie krokodajl. Ty! Wąż błotny oddaje fest siano. Ale czy ja chcę siano? Czy wolałbym życie? Poczekaj, w lewo mam się skierować, czyli tu? Dobrze, ja to rozkminiam? Kurwa, poczekaj. Wychodząc z przystani powinien skręcić w lewo, przejść przez kamienny most. No w lewo i przejść przez kamienny most to powinien być tutaj, tak? Najpierw... Dobra, jak już tu jesteś, to cię rozpierdolę. Powinienem sobie poradzić. O, jesteśmy kurwa mocni. No jesteśmy siekiera. No. A ile za to jest rzeczy? 120 za same kły i tak dalej. Miodzio. Jest to kamienny most, a przynajmniej... O kurwa. Jakiś nowy gatunek jest węża. Jest to chyba kamienny most i za kamiennym mostem co musimy zrobić? Zanim skręcić w prawo i iść aż do stromej ścieżki. No dobra, zanim w prawo iść do czegoś tam stromego iść, tak? Do stromej ścieżki. Tam powinienem poszukać jaskini. No dobra, szybki saveik. Lecimy.
Teraz nie będzie najgorzej. Mamy fajnie, szybko w miarę się przemieszczamy. Więc zwinność topę, bo dzięki temu szybko zadupcamy. W sumie, no właśnie, bo jakbyśmy poszli w siłę, to bym się pewnie ślimaczył jak skurwesyn. Damage mamy, potwory nie stanowią aż takiego wielkiego problemu, więc myślę, że zajebiście, jeszcze sobie tutaj pod expie właściwie. Free exp. Żeby za bardzo ze ścieżki, kurwa, bagienny krwypi... bagienny krwypica, taki szef jest! Poczekaj, kurwa! I chodź tu, bagienny jaszczur. To może być ciężkie. A, żartowałem. No, najłatwiejsze, do najłatwiejszych te moby też nie należą. Ale do kurwa, do najcięższych też nie. Ty, co ty pierdolisz, że te krwepice nic nie zostawiałem po siebie? A nie, zostawiałem jednak. Uuu, drogie, żądło bagiennego krwepicy i tak dalej, drogie. Nic tu nie ma. Idziemy polutować i trochę pozabijać, bo to zawsze jakieś fajne rzeczy dostaniemy. Czemu by nie? Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I tuwa. Zbieramy z nich rzeczy. Cyk, 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 pyk, pyk, pyk. I lecimy dalej. Tutaj jakiś kurwa wschodni fiołek. Bierzemy. No tu jest dużo mobów, które mogę załatwiać. Ja na te moby... Oj, chyba widzę jaskinię, do której mieliśmy się udać. Tylko gdzieś zobaczyłem ścieżki, mi się wydaje. Nie, tu się ścieżka kończy? Nie, nie, nie. Chodźmy tą ścieżką, bo się zaraz kurwa zgubimy. Tylko w którą stronę? To jest jaskinia, do której miałem się udać? Nie wiem. Kurwa, szczerze mówiąc, to zielonego pojęcia nie mam. Ale mam nadzieję, że tak. Myślę, że ni chuja. Cześć, jest moneta. Szef jest w środku. Czeka na ciebie. O, a to ciekawe akurat. Witam serdecznie. Powiecie mi coś ciekawego? O. Jestem Marvin. Przysyła mnie Cortez. Mam przekazać zapłatę za ostatnią partię towaru. To ty jesteś Antonio? Nie. Na mnie. Wołają szmugler. Ale nie mielmy ozorami po próżnicy. Przejdźmy do konkretów. Jesteś strażnikiem? Chodzi ci o mundur? Już jakiś czas temu z tym skończyłem. Ale to lekka i wygodna zbroja. Która przy okazji zapewnia całkiem niezłą ochronę. W dzisiejszych czasach trudno o coś lepszego. Ciebie również daleko wywiało, jak na gońca gildii. Stary Lorenzo planuje nowy interes? Niezupełnie. A, rozumiem. Mała robota na boku. Ale ma głos, najebany. Tutaj nikt nie będzie cię oceniał. To jak? Możemy wrócić do interesów? Szmugler? Szmugler? Głuchy jesteś czy głupi? Nie zamierzam tu siedzieć cały dzień, więc daruj sobie zbędne pytania. Podobno do tej pory zawsze przysyłali Antonio. Ależ stary Antonio jest tutaj z nami, nie widzisz? Siedzi na krześle, tam, trochę dalej. Po prostu jest dziś delikatnie niedysponowany. Oj, sorry, widzowie. Prawda, Antonio? Urwi się. Co tam mruczysz? Nieważne. Mówiłem, nie jest z nim dziś zbyt dobrze. Wypił wczoraj za dużo. Coś mi tutaj śmierdzi. Cortez wyraźnie powiedział, że mam przekazać pieniądze bezpośrednio Antonio. Słyszeliście? Coś się paniczykowi nie podoba. Słuchaj, młody. To nie targowisko. Tutaj załatwiamy sprawy szybko i po cichu. Wino i cała reszta dotarły. Wszystko jest tak, jak być powinno. Chyba nie chcesz, żeby cała przystań straciła dostawy z twojego powodu. Jeśli masz wątpliwości przez Antonia, to niepotrzebnie. Wynają nas do ochrony. Wiesz, ostatnio w okolicy zrobiło się niebezpieczniej niż dawniej. Myślę, że z tego powodu wszyscy dziś zasłużyliśmy na kilka złotych monet zarobku. Więc dawaj kasę i zmywajmy się z tej wylęgarni komarów. Ej, Antonio, możesz to potwierdzić? Hejże, paniczu, ze mną rozmawiasz, nie z nim. Daję ci ostatnią szansę. Płacisz i pozwolimy ci grzecznie wrócić do Corteza. Albo... Albo?
Zaraz się przekonasz. Save. Krwawa waluta. Nowy wpis. No dobra, trzeba nakurwić bobkom. No dużo ich kurwa jest. Dużo ich. O kurwa! Oj, 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 oj! O! To będzie moje oficjalne pana stanowisko? O! No jest widzowie problem, el problemo jest. Ktoś tu kurwa bije całkiem sporo. I bardzo mnie się to nie podoba, więc trzeba załatwić sprawę taktycznie, widzowie. A że ja kurwa dobry w taktykę jestem, to ogarniemy. I zwinność też jestem zajebisty, więc skaczę jak pojebany. Dawaj, dawaj. Siubi, siubi duba. Siubi duba, skurwysynie. Siubi duba. Siubi duba. Siubi duba. Siubi duba. Siubi duba. Co to kurwa za ekipa goniąca jest? Co wy tak szybko zapierdalacie? Siubi duba. Siubi duba. Siubi duba. Siubi duba. Skurwysynie mnie nie dorwiesz. Siubi duba. Siubi duba. Siubi duba. Siubi duba. Wszyscy? Dobra, poszli sobie spokojnie, widzowie. Musimy to rozegrać taktycznie. Mam nadzieję, że czegoś nie spierdoliłem i się zaraz nie okaże, że faktycznie po prostu Antonio się trzeba nachlał, ja mu zabiłem wszystkich kurwa jebanych ochroniarzy. Ale brzmiało na tyle podejrzanie, że nie jestem w stanie w to uwierzyć. A jeżeli uda nam się odzyskać Antonio, bo jest przytrzymywany, to myślę, że sporo siana dostajemy z tego. Nie wiem, czy im nie pozwoli w sumie wrócić. Rozerwę cię na kawałki! Po kolei. No i wszystko, kurwa. Było pozwolić im wrócić. Dobra, jestem debilem, spokojnie. Jesteśmy debilami, dobra, spierdalam. Jeszcze cię dorwę. Spokojnie, taktycznie. Niech oni wrócą, ustawię się do pozycji defaultowej. I wtedy po kolei będziemy pach, pach, pach. Ten bydlak próbował mnie zabić, to chyba jednak nie są ludzie z winnicy. Obawiam się też, że zabili Antonio, lecz lepiej powiem o tym wszystkim Cortezowi. Ja ci powiem więcej. Ja najpierw ich rozpierdolę, a później powiem Cortezowi. Takim szefem jestem. Tylko potrzeba chwilę czasu i taktyki, bo to tak nie można się rzucać. A w ostateczności, widzowie, mamy kurwa 6 przyzwań golema, to jakieś sobie myślę i tak poradzimy. Nawet jeżeli z łuku ich nie załatwię. Kurwa, donki plus... No, ochroniarze aż tacy najgorsi nie są. Najgorszy jest ten szmugler, on trochę bije faktycznie. Plus rzucałem się na mnie w 5. To też jest dość problematyczne. Tak, ustawiałem się do pozycji defaultowej. I to jest fantastyczna informacja. Oni mnie tu nie widzą. Chłop jest ten kurwa sneaky. I myślę, że teraz po kolei będę mógł wyciągać po jednym. Albo przynajmniej oni się tam nie zlecą w 15. Teraz cię załatwię. Tak jest. Po jednym. Po kolei. Kolejny poziom. Cyk. Jeden załatwiony. Bandycka buława. Tutaj ochroniarz. Ściągałem wszystko co możemy. Szybki save. Faktycznie rozegramy to, widzowie. I kolejnego. I my z takiego daleka w ogóle bijemy, kurwa. Pojebane to jest. Strasznie duży ręcz mamy. Jeden zabity, drugi rozjebany. 0 HP straty. Piękna sprawa. Zardzewiały topór. Ten ochroniarz nic nie ma, bo już ograbiony został. Kiepski topór, ochroniarz. No i teraz jest ta cięższa sprawa akurat. Cięższa sprawa, bo w środku jest ich 3. Ale kurwa, fakt, że my z takiego daleka nie mów, że stąd trafię. Ja pierdolę, widzowie. To jest kurwa miodzio. Smugler. Rozjebany. Ochroniarz. Cyk. Dawaj. Pyk. Dawaj. Bi. Zaraz, żeby nie padł. Bi, bo już dobrze poszło. Pyk. Kurwa, z jakiego my daleka strzelamy. Ja nie wiem, czy te punkty trafią nam faktycznie, czy te modlenie się przed tym Inosem, czy kim to tam kurwa jest, ten gościu, chyba Inos, to faktycznie nam czegoś nie dały, bo ja z takiego daleka trafiam ich? To jest jakieś pojebane, jakie ja mam ręcz. Ledwo ich tam widzę, ich trafiam. Nic tu nie ma. Dobra, chodźmy jeszcze zabić kurwa węża błotnego. Gdzie jest ten wąż błotny?
On dużo siana daje wszystkiego. Jesteś tu, panie węzu? Tu jesteś. Dobra, chodź tu. Zabiję zanim ty tu przyjdziesz. No, range jest niesamowity. Niestety wąż błotny ma pierdolony trochę hitbox, nie będę ukrywać. Ponieważ wąż błotny ma hitbox na samym dole, czyli przy ogonie właściwie. Znaczy przy ogonie, właściwie na brzuszku. Przez to ciężko jest go trafić. Mugler. Nic nie masz. Mugler przy sobie, co ciekawe. Zobaczymy, co się stało z panem Antonio. No trochę, nie bili dużo, ale zasypali mnie masą. Antonio, czy jak on miał, kurwa, kto to był? Nie, to nie był Antonio. Antonio, pamiętam. Solidne kusa, no wezmę tutaj jakieś marchewa, jabłko. To nie wezmę, jak wezmę. Słuchaj, no. A to robotnik jest jakiś zwykły. A ja mam jakieś aktualizacje misji? To jest robotnik, a nie Antonio. To mogę mu zdać relację, bo zostali wybici, kurwa. Nie ma czego planować. Ale chyba nie mam takiej opcji. No nic, wracamy do Corteza. Misja została wykonana. Mamy tu jeszcze jakąś misję? Możemy te zakopane skarby. Ale widzowie, no nie chce mi się teraz. Idziemy oddać misję. Może nam się uda wrócić do miasta. Więc wtedy to już w ogóle było zajebiście. Czy to jest droga, która prowadzi nas na przystań? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. No te, może nie ryzykować, ale już jeden zabity. O kurwa, strzela! Uniki, szmato. Pyk, unik. O kurwa, jaki ja dobry jestem. Dobra, spierdalam stąd, bo jestem na hita praktycznie. Nie zbieram po nich nic. Zresztą i tak mam, kurwa, złote to ja się podcieram takimi sztabkami złota. Tak jesteśmy, widzowie, bogaci. Szybka ewakuacja. Byśmy na hita nie padli, żebym nie musiał wracać tą całą drogę. Szlak jasny trafi. Dobra, bagna nie są aż takie najcięższe, nie? Najgorsze jest tylko szukanie teraz tych X-ów, bo temu dziadkowi miałem pomagać. Ale myślę, że też się skupimy na tej misji. Natomiast strasznie mi ciśnie do toalety. Mógłbym zatrzymać i iść, ale chciałbym dokończyć ten odcinek. Tak long shotem. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że Cortez nie stwierdzi, że dałem dupy i mnie nie zabije. Całkiem chyba nieźle się spisałem, panie Cortez. Gituwa? Ty trochę sus. Mam dla ciebie potwierdzenie zapłaty, ale... Ale co? Gadaj! Wygląda na to, że Antonio nie do końca jest teraz odpowiedzialny za całą transakcję. Do interesu wtrącił się niejaki szmugler. Chyba nie spodobało mu się to, że zadałem kilka pytań odnośnie jego i Antonio. Wysłał za mną jednego ze swoich ludzi. On i jego zgraja rzucili się na mnie. Więc jakim cudem tu stoisz? Ujmijmy to tak. To zdecydowanie nie był ich dzień. Skąd mam wiedzieć, że nie próbujesz kłamstwem okraść mnie z pieniędzy za dostawę? Proszę, oto twoje złoto. A przez moment myślałem, że jesteś na tyle głupi, by wrócić do mnie bez moich pieniędzy. Muszę przyznać, jestem zaskoczony. Nie było to może najbardziej eleganckie rozwiązanie, ale jakże efektowne. No i oczywiście efektywne. Muszę przyznać, że jesteś bardziej pożyteczny niż się spodziewałem. Świetnie się składa, bo jest robota, prosta i szybka. Co jest do zrobienia? Idź na molo. Zaraz powinny się tam pojawić pierwsze łodzie z transportem. Spodziewamy się sporej dostawy towarów. Pójdziesz i sprawdzisz, czy wszystko przebiega zgodnie z planem. Jeśli załoga będzie czegoś potrzebować do pomocy w rozładunku, zgłoś to do mnie. Kapitanem statku jest Beckett. Powiedz mu, że ja cię przysyłam. Idź już i nie marnuj czasu. Dobra, dla widzów zrobimy dłuższy odcinek. Zaraz będę. A więc widzowie, cel molo. W ogóle tak mi się, słuchajcie, przyjemnie nagrywa te odcinki. Jest sobie 23:55. Chilluję sobie bombę. Tu mi świecą ledziki. No, przepysznie mi się to nagrywa. Przepysznie, naprawdę super się bawię nagrywając. Mała zmiana ledów. Ryzykować głową. Trzeba ratować co się da. Nic już na to nie poradzi. A jednak. Spartoliłeś robotę, Beckett. Sam się tłumacz. No inaczej się człowiek czuje, jak zupełnie lepiej. Ani mi się śni. Czasem nawet najmniejsza zmiana sprawia, że jesteśmy, kurwa, wiele lepiej się czujemy.
Simon. Chwila. O, polne pełzacze. Mam wszystko. Proszę, to dla ciebie. O, dzięki. Jeszcze trochę mu tych polnych pełzaczy musimy dostarczyć. Mam nadzieję, że jesteś bardziej kompetentny niż Simon. Ale myślę, że będzie jeszcze do tego okazja. Nie chcę, żeby cię wypatroszyć. Tu gdzie stoisz? Co? Kim ty jesteś? O cholera, patrz. Brat łysego. Jak mu było? Bjorn albo Jorn. Ty. Jakoś tak. Bjorn, właśnie. Domyślam się, że nie próżnowaliście, ale tutaj to nie spodziewałem się was zastać. Zapomniałeś już o naszej przymusowej kąpieli? Mamy rachunki do wyrównania. Jakie rachunki? O czym ty mówisz? Zdajesz sobie sprawę, ilu ludzi nie dotarło przez ciebie do brzegu? Miałem do Timo. Ja swojej części umowy dotrzymałem. Jeśli chcesz krwi, śmiało. Cortez z pewnością będzie zachwycony utratą towarów i swojego ulubionego kapitana. Właśnie, młody. Spróbuj nas tknąć, to Cortez powiesi cię przy wejściu do gospody. Pat dobrze prawi. To co, młody? Zgoda? Ujnie zgoda. Nie myśl, że o tym zapomnę. A tak, taktycznie rozegrany. Daj spokój. Jesteś w jednym kawałku i w dodatku nieźle się ustawiłeś. A znając twojego brata, to pewnie zaszedł jeszcze dalej od ciebie. W końcu to kawał chłopa. Masz coś, co należy do mnie. Niby co? Amulet. Mój brat dał ci go za przewóz na Archolos. No dał mi jakąś tam błyskotkę. Nie dotrzymałeś umowy. Oddaj mi go. Zaraz, zaraz. Może i nie dałem wam szalup, ale na Archolos was dostarczyłem. Nie mamy do czego wracać. Oczywiście oprócz naszych wspólnych interesów. Jeśli sprawy dobrze się potoczą, to może będę na tyle łaskaw, by przypomnieć sobie, gdzie go położyłem. Nie wiem, Beckett, czy ty wiesz, ale podpisałeś wyrok. Przejdźmy śmierci. Do interesów. Rozpierdolę cię. Ale jeszcze nie teraz. Rozładunku towarów. Najpierw prawidłowy tego, rozładunek towarów. Rozładowywać. Mieliśmy drobne problemy. Zawsze masz problemy, orkowie, kurwa. Orkowie już tu są. Wszystkich nas zabiją. O. Zamknij się, pat. Orkowie? Co u licha? Płynęliśmy sprawdzoną drogą z Londram. Wszystko szło gładko i już z patem zaczęliśmy liczyć, ile zarobimy. Nagle za mgły wyłoniła się orkowa galera. Zupełnie znikąd. Długo udawało nam się unikać jej ataków, ale wiedzieliśmy, że to kwestia czasu, nim nas dorwą. Okręt zniszczyli zaledwie parę mil od brzegu. Co zdążyliśmy, zapakowaliśmy na łodzie i zmyliśmy się czym prędzej tutaj. Chcesz mi powiedzieć, że te podniszczone łódki i parę skrzynek to wszystko, co zostało? Morze było niespokojne i trochę nas zniosło, a raczej tych, których tu nie ma. W każdym razie możemy jeszcze uratować sytuację. Niby jak? Tak jak już mówiłem, statek poszedł na dno niedaleko od brzegu. Może musiało coś gdzieś wyrzucić. Jeśli będziemy działać wystarczająco szybko, uda nam się większość odzyskać. A gdzie reszta twoich ludzi? Byli na łodziach. Oni też musieli się gdzieś rozbić. Musisz przejść się wzdłuż wybrzeża i poszukać ludzi oraz... Ja muszę. Ja? A wy? Popatrz na nas! Wyglądamy ci na ludzi, którzy są zwarci i gotowi do przeczesywania tych bagien i okolicznych plaż. Obaj ledwo żyjemy. I najważniejsza sprawa. Cortez nie może się dowiedzieć o orkach. Ani słowa na ten temat. Ostatnie, czego bym pragnął, to zamknięcie przemytu ze względu na zielonoskórych. Wtedy już na dobre straciłbym źródło dochodu. Lepiej więc stracić głowę. Jeśli Cortez straci jedno ze swoich źródeł dochodu, to trochę go to zaboli. Ale z głodu nie zdechnie. Co innego ja. Szefie, Cortez może zjawić się w każdej chwili. Tym bardziej. Bierz się do roboty, młody. W końcu to tobie Cortez kazał przypilnować, by wszystko poszło gładko. No tak. Nie wracaj do niego z pustymi rękami. Dobrze ci radzę. A jeśli uda ci się coś znaleźć, to najpierw porozmawiaj ze mną. No racja. I zajmij się tym idiotą, Simonem, bo nikt z nas nie dożyje jutra. No tak, starzy znajomi misja. Zapisujemy i do Corteza. A podkurwisz. Iu. Ja sydzisiono. Ale jebać, to taka sydzisiono, co chuj mu w dupę.
Idziemy, słuchaj, Cortez. Mam nadzieję, że mnie nie zabijesz. Niech to szlak. Nic nie może iść po mojej myśli. Zawsze jakieś komplikacje. Mam nadzieję, że nie byłeś na tyle głupi, by wracać bez moich towarów. Nie znalazłem nikogo z załogi Becketa. Wszyscy musieli pójść na dno ze statkiem. A żywy towar? Nie spotkałem. A nawet jeśli dotarli na brzeg, musieli zostać wykończeni przez bestie. Becket mi za to zapłaci. Jak nigdy potrzebowałem nowych ludzi. A nowi ludzie. Wszystko przepadło. Niczego nie miało. To może poszukamy jednak. Czy nie wyraziłem się jasno, że masz przypilnować rozładunku? Tak, już szukam. Rozładunku, który poszedł na dno? A szukałeś pozostałości po towarze? Może udałoby ci się coś jeszcze uratować? To ja idę. Jak mnie irytują takie darmo... Nie, żadne gin. Poczekaj. No i po co? I po co taka pochodna? Chciałem szukać jebanego towaru jednak. No tak myślałem. Znajdziemy towar. Pójdziemy do Corteza. Becket zostanie ukatropiony. Zabity zostanie. A może znajdziemy kurwa kogoś? A może tam Jorn jest? Może pomożemy komuś? Tylko gdzie ja na tę plażę mam się udać kurwa? 44 minuty odcinka, to raczej bym jak już to się kurwa sprawnie uwijał. Po prostu świetnie, mój znajomy kapitan spartaczył robotę i dał się dorwać orkom, tracąc cenny ładunek, jego zago podziwia się nie wiadomo gdzie. Statek zatonął niedaleko brzegu, więc część towaru powinno wyrzucić na ląd. Jeśli znajdę kogoś żywego, to pewnie na wybrzeżu albo na bagnach. Becket powiedział, żeby lepiej nie mówić Cortezowi sytuacji, biorąc pod uwagę jego temperamenty. Powinienem się powstrzymać i poszukać towarów i porozmawiać z Simonem. No dobra, bo ja mam tą mapę w ogóle. Trzeba zmienić mapę i trzeba iść na plażę. Idziemy na plażę, dobijemy do 50 minut i zakończymy odcinek. Gdzie my w ogóle jesteśmy na mapie? Gdzie to jest? A, to z tyłu. No dobra, będę miał przynajmniej wzgląd, gdzie jest wybrzeże. Słuchaj, Simon. Trzeba... Wiesz, co mi zrobi, jak mu dostarczę takie wieści? Powiedz, że ja cię przysyłam. Opowiedz mu, co się stało. Przy odrobinie szczęścia może wyrzuci trochę skrzyń. Poszukam ich, jak i ocalał. A, tak. Niech ci będzie. Ale radziłbym ci nie wracać, póki nie będziesz miał czegoś konkretnego. Wiesz w ogóle, co się stało? Becket nie chce mi powiedzieć. Jakim cudem statek poszedł na dno? Wiem. Powiem wszystko Cortezowi później. Nie wiem, co ukrywacie, ale to nie skończy się dla was dobrze. Ja już zginąłem, więc... Myślę, że gorzej nie będzie. Musimy iść na plażę. Widzę, że jest plaża po lewo i prawo. Udałbym się na prawo na razie na sam dobry początek. Chociaż coś czuję, że za daleko to my się nie udamy. Chyba widzę w ogóle rozbity towar. Za daleko się raczej nie udamy. Bo 45 minut odcinka, trzeba tam przepłynąć. Kurwa, jak ja mam to tak płynąć, to mi się już nie chce. Nie nurkuj, tylko bierz kurwa potkę na bieganie, bo to też przyspiesza pływanie. I zadupcamy tam, kurwa. Jak ja mam tak płynąć, to się zaraz załamie chyba. A, jeszcze by się kimnąć przydało, no tak. Idziemy się jeszcze kimnąć, bo nie mam w ogóle hapsów. Szybko. Trzeba misję wykonać, tutaj czas nas kurczę goni. Cortez nam chce poderznąć gardło. Orkowie atakują. Jorna nie ma. Tragedia, kurwa. Oddawaj myszkę. Kit. Widzisz, to nie było takie trudne. No Cortez, spokojny. Musiałem się kimnąć, odzyskać, wiesz, siły, regeneracja tego typu. Prawy bent, wiadomo. Dobra, pijemy potę. Na 4 minuty myślę wystarczająco jest i lecimy tam. Powinniśmy teraz szybko zapierdalać, mam nadzieję, jest. Rozumiem, że statek rozbił się tutaj. O kurwa, ile towaru. Ojojoj, ja mam to wszystko zbierać? Po lewej stronie raczej czyste powinno być. Chodźmy na tą wysepkę, może ktoś tam przeżył. Tam jest jeszcze wyspa. Tam ktoś się udał. Nie, to nie ma szans. Odciszyłem się, odciszyłem. Dzisiaj mam kurwa problemy z odciszaniem i z wyciszaniem. Widzę, że coś chyba na dnie leży. A nie, to są po prostu cienie. Ktoś przeżył, pogadajmy z nimi, zakończymy odcinek. W ogóle to na tamtą wyspę mi się pierw chyba udał, wiesz? Nieźle oberwałeś. Ten kurs miał uczynić mnie bogatym.
Gdyby nie ci przeklęci orkowie, wszystko by się udało. Rana jest zbyt głęboka. Tym razem czuję, że już z tego nie wyjdę. Przysyła mnie Cortez. No oczywiście, że cię przysyła. Próbuję ratować to, co się da. Kiedy tylko dowie się, że orkowie nas zatopili, z pewnością zamknie przemyt. I bardzo dobrze. Niech Beckett zdechnie z głodu. No zdechnie. To wszystko jego wina. Mówiłem mu, że musimy zmienić trasę. Pewnie chcesz wiedzieć, czy mam coś z resztek towaru. Chociaż czekaj. Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Widziałeś. Wyrzuciliście mnie i moich towarzyszy za burtę. A, tak. Nieprzyjemna sprawa. No, ale ten kretyn wydał rozkaz, to zrobiłem, co mi kazano. Mam skrzynkę pełną sztab z magicznej rudy. Jest sporo warta. O, jest. Powiem ci, gdzie jest skrzynka. Ale musisz mi coś obiecać. To zależy, czego będziesz chciał. Powiem ci, gdzie ją ukryłem. A w zamian mnie pochowasz. Nie chcę zostać pokarmem dla topielców. I tak musisz kopać, żeby ją znaleźć, więc przy okazji wykopiesz mi grób. To jak będzie? Umowa stoi. Masz moje słowo. Dziękuję. Mam tutaj dobry rum. Napij się ze mną. Ostatniej woli się nie odmawia. No, święta jest zasada skrzynię chyba. Skrzynię zakopałem za tą palmą, nim to paskudztwo mnie dorwało. Chciałem to ukryć i wrócić po to później. No ale raczej nie będę miał już okazji. Posiedź tu ze mną chwilę i dopiero weź się do pracy. Nie uśmiecha mi się oglądać, jak kopiesz mi mój własny grób. No dobra. Pogadajmy w takim razie. Martwy? No martwy. Zakopany? Zakopany. Kufer otwarty? O, jeszcze ja sztaba magicznej rudy. Jak to jeden z towarów dla Corteza? Ja sobie nie mogę tego... Ej, ja chcę to otworzyć, pierdola! Nie będę mu sztaby magicznej rudy oddawać, daj mnie to. Gdzie to jest? A ja mam w ogóle speeda, dobra, później to znajdę. Za wyskakuj z krabowych rzeczy. I co? Płyniemy dalej na tamtą wyspę, bo tam też się coś zachowało. Póki potkę mamy, to szybko płyniemy. Natomiast jak sobie tam dopłynę, to na spokojnie w następnym odcinku. A was dzisiaj, widzowie, żegnam. Widzimy się jutro. I to nawet dwa razy, bo odcinki na tym kanale są raczej codziennie, chyba że wiadomo, sytuacja kryzysowa. Możecie, jeżeli tego nie zrobiłeś na samym starcie, lajka zostawić, napisać komentarz, zostawić suba. Dzięki, że tak licznie oglądacie serię. Wpadnij na Twitcha, wpadnij na Instagrama, moi drodzy, a my jutro rozpoczniemy od takiego pięknego widoku, pięknej wyspy, no i jakiejś pięknej kobiety, wiadomo, widzowie. Tyle, do zobaczenia, widzimy się jutro. Trzymajcie według moich obliczeń, albo jeszcze dzisiaj, nie wiem, dwa odcinki dziennie wlatują. Trzymajcie się, bo nara, widzowie.